Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Zanim rozpoczniemy nasz kolejny webinar, kolejną nasze szkolenie obustronne z taką, myślę, mocną interakcją, to chciałbym poprosić osoby, które już są, czy mnie widać, czy słychać. Jeżeli tak, to bym poprosił o komentarz i jeżeli taką informację dostanę, jeszcze chwilkę sobie na nią poczekam, to myślę, że rozpoczniemy tutaj nasze działania i zaprezentuję naszego gościa i rozpoczniemy nasze szkolenie, więc poproszę Was o szybką informację i krótki komentarz. Okej, jesteśmy, więc powolutku zaczynamy. Także jeszcze raz witam Was wszystkich serdecznie. Zachęcam do tego, abyście komentowali tą dzisiejszą naszą, mam nadzieję, interakcję, abyście zadawali pytania, aby uczestniczyć w tym mocno i zdecydowanie. A dzisiaj tutaj naszym gościem jest Sławomir Morawski. Wprowadzi nas do analizy oraz rozwoju inteligencji w grze. Tak to bym nazwał w skrócie. Tak krótko, Sławek to trener analityk, pracował w klubach, które tutaj są chociażby na naszej planszy wejściowej, czyli mamy Akademię Śląska Wrocław, Miedź Legnica, Zagłębie Lubin, portugalskie Portimonense, oraz jest twórcą bardzo, ale to bardzo ciekawego i zachęcam do śledzenia tego właśnie projektu Mind Footballness, gdzie Sławek dzieli się wieloma spostrzeżeniami na temat piłki, analizami, więc zagłębia, wchodzi w szczegóły, w detale, które w piłce są najważniejsze. Także jeżeli widać, jeżeli słychać, to ja poproszę tutaj Sławka, aby wyłonił się tutaj z naszych czeluści. Więc dzień dobry, witam Sławek serdecznie, oddaję Tobie głos. Dobry wieczór, witam wszystkich, witam Cię Michał, witam również wszystkich gości, którzy będą dzisiaj tutaj starali się brać z nami wspólny, aktywny udział w tych krótkich zajęciach. Typowo pokrótce, ponieważ jakby temat sam związany z analizą, związany z tak zwanym dzisiaj rozumieniem gry, z rozwojem inteligencji u zawodników, po to, aby ich proces podejmowania decyzji przede wszystkim prowadził ich do podnoszenia efektywności swoich działań, jest bardzo obszerny i uważam, że bardzo ciężko. Duże mamy tutaj dzisiaj przed sobą wyzwania, aby jakby tylko kluczowe punkty związane z tymi zagadnieniami wymienić i pokrótce opisać, ale postaramy się to zrobić przy użyciu kilku krótkich i bardzo zwięzłych plansz. A także właśnie zachęcam wszystkich z Państwa do tego, aby aktywnie pomagać nam dzisiaj w przeprowadzeniu tych krótkich zajęć, żeby zadawać pytania, żeby ta komunikacja dzisiaj między nami była jak najbardziej obustronna. Ja bardzo chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Myślę, że jeśli mamy już w sumie 5 po, więc możemy powoli słowem wstępu zakończyć to krótkie wprowadzenie i przejść do części właściwej naszych dzisiejszych zajęć. Okej, także jeszcze raz dzięki Sławek. Zachęcam wszystkich do komentowania. Czekam na pytania. Będę starał się tutaj sprawnie moderować to wszystko. A Sławku, ciebie wypuszczam do boju. Przywołany do tablicy. Tak, dokładnie. Bardzo się cieszę, jakby kluczem wstępu nasze podejście dzisiaj, perspektywa, którą ja będę starał się podzielić z Wami, jest troszkę odmienna i nie traktuję o analizie w samej jej istocie jako narzędziu do gromadzenia danych i skautowania, że tak powiem, przeciwników, gromadzenia danych po to, aby przygotowywać się do następnego meczu ligowego pod
Wala. Bardziej będę starał się powiedzieć, troszkę więcej przedstawić tą analizę jako narzędzie, które może nam służyć do tego, aby podnosić jakość naszego zespołu poprzez indywidualizację tej pracy, poprzez rozwój jednostek i jakby używanie tych materiałów wideo bardziej w formie edukacyjnej, metodologicznej, związanej z budowaniem pewnej tożsamości zespołu, a przede wszystkim myślę właśnie pokazać tą analizę jako narzędzie, które pomaga rozwijać inteligencję w grze. No właśnie, na wcześniejszym slajdzie mogliśmy zobaczyć takie krótkie pytanie, inteligencja czy intelekt. Różnica tutaj jest bardzo kluczowa, ponieważ przeważnie pracując w klubie, będę tutaj starał się oscylować gdzieś pomiędzy tą piłką profesjonalną, a piłką związaną ze szkoleniem dzieci i młodzieży. Oczywiście bardziej w temacie piłki 11-osobowej. Chodzi mianowicie o to, aby dzięki analizie starać się zrozumieć pewne sytuacje i wydarzenia na boisku, które dzięki ich właściwemu zrozumieniu będą w stanie zostać zaadaptowane w procesie treningowym. Dlaczego tutaj wspominam o inteligencji? Ponieważ dla mnie inteligencja w piłce nożnej związana jest ściśle z tym, ile zawodnik w danej chwili jest w stanie dostrzec, ile z tego jest w stanie zaadaptować i zrozumieć i dzięki temu, jak skutecznie jest w stanie podjąć działanie w oparciu o informacje, które widzi, czyli właśnie przez proces podejmowania decyzji. Aby ten proces podejmowania decyzji był jak najbardziej skuteczny, musimy bazować na inteligencji, ponieważ intelekt sam w sobie jest formą bardzo wyizolowaną. Wiąże się głównie z zapamiętywaniem, z rozpoznawaniem samych pewnych rzeczy. Efekt procentowy, który obejmuje również działanie i podejmowanie decyzji występuje tutaj w mniejszym stopniu. Zaznaczam to tutaj w perspektywie takiej, że ćwiczenia wyizolowane na tyczkach z słupkami, skupione tylko na wykonaniu technicznym, nie rozwijają właśnie w 100%, nie wykorzystują potencjału do rozwoju inteligencji. Ta inteligencja musi zostać jakby skonfrontowana z problemem związanym z czasem, z przestrzenią, z przeciwnikiem oraz, jak doskonale wiemy, z zewnętrznymi punktami odniesienia, czyli piłką, przestrzenią, przeciwnikiem i kolegą z zespołu. Do tego powinna nam służyć analiza, ponieważ ona podaje nam pewien zasób informacji związanych bezpośrednio z grą i daje nam odpowiednie narzędzia do tego, aby te informacje próbować zaadaptować w procesie treningowym. Jeśli możemy pokazać następny slajd, zobaczymy tutaj bardzo fajną rzecz, że jakby sam proces analizy, jeśli już teraz możemy się skupić troszkę na analizie pod takim kątem właśnie pracy trenera analityka, ta analiza przebiega w bardzo określony sposób, ma pewien charakterystyczny proces, dzięki któremu jesteśmy w stanie lepiej ustosunkować się jakby do samego pojęcia użycia tej analizy. Na pierwszym miejscu tutaj znajduje się coś takiego jak intencja. Intencja, czyli myśl, z którą my chcemy grać, sposób, który chcemy realizować na boisku, jest to bardzo istotne, ponieważ analiza powinna być ściśle wkomponowana w określony i wkomponowana i zgodna z określonym sposobem gry, jaki preferuje nasz zespół. Jeśli jestem trenerem, analitykiem w sztabie pierwszego zespołu, ta intencja, ten charakterystyczny sposób gry musi być mi dobrze znany. Dlaczego? Ponieważ on będzie warunkował trafność informacji i jakość tej analizy, którą my chcemy wykonywać. Musimy patrzeć w tym samym kierunku po to, aby była pewna zgodność, pewien wspólny mianownik w tym, co my przekazujemy trenerowi i zawodnikom. Czyli jeśli to tyczy się pracy w akademii, tutaj również jakby ta wspólna tożsamość i ta intencja powinna być bardzo jasno określona po to, aby analiza była trafna i spełniała swoje założenie w 100%. Ponieważ ja mogę zebrać w analizie 15 minut wideo rzeczy, które wydają się dla mnie ważne,
ale jakby po przesianie, w cudzysłowie, tych wszystkich informacji okazuje się, że w gruncie rzeczy tego materiału powinno być znacznie mniej, ponieważ zawodnicy są w stanie mniej informacji zaadaptować, mniej są w stanie zrozumieć te komunikaty, więc powinny być bardzo proste i bezpośrednie. Więc jakby na pierwszym miejscu zawsze jest gra, która dostarcza nam określony zbiór informacji, może być to gra meczowa, treningowa. Po prostu chodzi o to, żebyśmy mieli materiał do pracy. Poddajemy go analizie w celu poszukiwania relacji przyczynowo-skutkowej. Ważne jest tutaj, aby w analizie nie posługiwać się tylko opisem sytuacji, nie być takim narratorem, nie posługiwać się tym opisem i też wystrzegać się bardzo subiektywnych ocen. Bardziej chodzi o to, aby rozpoznać przyczynowość pewnych zdarzeń i rozpoznać relacje, jakby to powiedzieć, związek przyczynowo-skutkowy. Starać się spojrzeć kilka sekund wcześniej niż to, co jest widoczne gołym okiem na początku. Ta informacja zwrotna powinna dostarczyć nam możliwości do zmiany perspektywy na to, co udało nam się zrealizować w określonym tygodniu, jak to wyglądało, czy cel, który sobie postawiliśmy, został zrealizowany, jeśli nie, to dlaczego. I dzięki temu jesteśmy w stanie dalej planować nasz proces treningowy pomiędzy danymi morfocyklami, jeśli ktoś pracuje w periodyzacji lekarskiej, lub mikrocyklami w trakcie sezonu, aby przygotowywać się pomiędzy meczami w taki sposób, aby nie zapominać o własnej wizji i modelu gry, czyli o własnej tożsamości. Czy ja jestem dzięki analizie dostarczyć moim zawodnikom takie środki treningowe, które pomogą nam realizować pewne założenia taktyczne pod kątem ostatniego meczu i przeciwnika, ale tym samym również pozwoli nam zachować własny sposób gry, czyli nie musimy nagle wyrzekać się grania krótkimi podaniami i gry opartej na posiadaniu piłki, tylko dlatego, że wiemy, że następny przeciwnik będzie mocno presował, więc przygotujmy się, zróbmy treningi takie, aby ćwiczyć w drugim podaniu. Analiza powinna nas przygotować do tego, aby starać się tutaj znaleźć takie środki pośrednie. Sławku, pytanie takie dosyć złożone. Wiem, że okej, od początku. Od jakiego wieku myślisz, że analiza byłaby wskazana, jeśli chodzi o proces analizy? To jest pierwsze pytanie, pierwsza część tego pytania. A druga, to znam też Twoje zdanie, widzę, obserwuję, jak funkcjonujesz, więc wiemy, że, bo generalnie nam, trenerom piłkarskim, trener analityk, analiza kojarzy się, mówiąc kolokwialnie, z rozszyfrowywaniem gry przeciwnika, tak? Ja wiem, że ty masz do tego inny stosunek, też powiedz o tym, jak ty widzisz to, czy to może służyć do rozwoju indywidualnych zdolności zawodnika, czy rzeczywiście twoja praca mocno skupia się na analizie gry przeciwnika, czy skupiasz się na analizie gry własnej, na indywidualnych działaniach i tak dalej. Wiem, że pytanie złożone, ale dasz radę. Tak, dziękuję. To uważam, że to jest bardzo trafne pytanie. To jest przede wszystkim pytanie, które niepokoi bardzo wielu trenerów na każdym szczeblu, ponieważ jasne jest to, że analiza posiada, że tak powiem w cudzysłowie, kilka twarzy i najlepsze sztaby, najlepsze zespoły, które są w stanie realizować własną wizję gry, zawsze posiadają kilku analityków. Zawsze jest potrzebny ktoś, kto koncentruje się typowo na gromadzeniu danych, na analizie danych zebranych liczbowych, na wycinaniu wideo i tak dalej, ale zawsze również potrzebny jest ktoś bardziej od strony boiska, jakby takie, żeby to nie zabrzmiało, jakby takie ucho w szatni trochę, jakby mówiąc w cudzysłowie, ponieważ analiza powinna być bardzo zrównoważona. Natomiast uważam, że odróżniając właśnie wideo analizę, analizę taktyczną od analiz liczbowych czy analiz statystycznych, rozróżniając to, bardzo często my jako trenerzy, jeśli chcemy zaadaptować coś na własne podwórko, powinniśmy przede wszystkim mieć na myśli dobro
dobro naszego zespołu, środowisko, w którym się znajdujemy i narzędzia, którymi dysponujemy w danej chwili. Ja uważam, że praca z wideo z analizą, tutaj odniosę się do pierwszej części pytania, może być wprowadzana w każdym wieku, ponieważ na to pytanie musi sobie odpowiedzieć trener, czy materiał, który ja mu przedstawię danemu zawodnikowi, będzie dla niego zrozumiały. I to jest najważniejsze. Analiza indywidualna oparta na prezentowaniu pewnych zawartości techniczno-taktycznych, zawartość pod kątem zawartości poznawczych, pod kątem danych konceptów na pozycje w danym systemie gry, jeśli mówimy o zawodnikach starszych, ona może być wykorzystywana niezależnie od poziomu gry i ona z pewnością będzie miała pozytywny wpływ na to, aby rozwijać umiejętności tego zawodnika. Mój przykład, współpracuję aktualnie z 3 zawodnikami ekstraklasy, głównie przy użyciu wideoanalizy w oparciu o ich ostatni mecz. Jesteśmy w stanie też wychodzić na boisko raz w tygodniu, byliśmy przed obecną sytuacją, jakby tworząc pewien efekt synergii, analiza wideo, dobre przykłady zawodnika na tej samej pozycji z innej ligi, weźmy na to, nie wiem, Jorginho z Chelsea, Busquets z Barcelony, mówię tutaj jakby zupełnie losowe nazwiska. Przedstawianie pewnych wzorców zachowań plus analiza, autorefleksja zawodnika pod kątem jego ostatniego meczu plus praca na boisku, w moim przekonaniu, z mojego doświadczenia, wynika w 100% to, że taka praca przynosi pozytywne efekty, przede wszystkim pod kątem rozwoju podejmowania decyzji i postrzegania gry przez danego zawodnika. Czyli to o czym mówisz, myślę, że nie wszystkim, bo sporo dobrego się u nas dzieje, ale części osób na pewno daje inne spojrzenie na pracę analityka i rzeczywiście może dzisiaj albo nawet powinien każdy trener być analitykiem i na pewno takim jest. I analiza jest narzędziem, aby poprawić zdolności i umiejętności naszego zawodnika i myślę, że tak warto do tego podchodzić, przynajmniej w piłce dziecięcej. No właśnie, powiedz jak ty, bo masz już duże doświadczenie w tej materii, jak ty byś wykorzystał analizę, narzędzie i dzisiejszą twoją wiedzę na tym etapie, na którym jesteś, do tego, aby wprowadzić to w trening w piłce dziecięcej, bo też wiem, że i wszyscy wiemy, że dotychczas pracowałeś z seniorami i chyba w Akademii Śląska Wrocław, tak, z grupami, ale to chyba była młodzież już, tak? Dobrze mówię? Tak, to były celiotki. Zaznaczę tylko, że ja osobiście nie zdobywałem żadnego wykształcenia skoncentrowanego typowo na analizę gry. Z wykształcenia jestem trenerem piłki nożnej, z zawodu jestem trenerem piłki nożnej. I jakby wszystko, co na ten moment wiem, wynika jedynie z wiedzy opartej w dużej mierze na praktyce, ponieważ trenerem jestem już prawie 11 lat. Jakby starałem się zgłębiać typowo wiedzę treningową, wiedzę jako trener. Zaczynałem od grup dziecięcych, od wieku przedszkolaka, przez Żaka, Orlika, i tak dalej, młodzi w bramkach. Ale jakby ta przygoda związana z moim rozwojem pozwoliła mi dostrzec, czym jest analiza, jaka jest jej istota, dopiero przy piłce dziewięcioosobowej. I doskonale wiemy, że infrastruktura, możliwości, które każdy z nas posiada, nie zawsze pozwalają na rejestrowanie materiału wideo z danych spotkań w dobrej jakości. Dlatego analiza sama w sobie, szczególnie na etapie, gdy my nie bierzemy udziału w rozgrywkach, gdy my nie powinniśmy koncentrować się na wyniku ligowym, tylko powinniśmy się orientować bardziej na to, aby rozwijać naszych piłkarzy. Analiza tutaj ma zupełnie inny wymiar, ponieważ ona nie będzie polegała na tym, aby pokazywać pewne dobre lub złe przykłady naszym zawodnikom. Bardziej powinniśmy się skoncentrować na tym, aby przy użyciu wideo podawać im wiedzę.
wiedzę w oparciu o daną zawartość treningową, nad którą my pracujemy, tylko i wyłącznie po to, aby dzieci mogły sobie pewien obraz zwizualizować. Tutaj analiza będzie miała bardziej rodzaj komunikacji z zespołem, klaryfikacji pewnych informacji, które my chcemy tym zawodnikom przekazać, niż to, żeby rozliczać ich z tego, co oni zrealizowali lub nie. Ja jako trener takiej grupy mogę się rozliczać, mogę oceniać to, jak moi zawodnicy funkcjonowali w danej chwili, w danym spotkaniu, co zostało zrealizowane lub nie. Jednak będzie to informacja tylko dla mnie jako trenera, gdyż ja w odniesieniu do tego będę mógł w większym lub mniejszym stopniu dobrać kierunek rozwoju moich zawodników dalej, dobór środków treningowych, dobór zawartości, dobór intensywności gry, po to, żeby zaadaptować warunki treningowe do takich, które będą na ten moment optymalne dla nich, aby bazować z ich motywacją, aby rzeczy nie były zbyt łatwe, nie były zbyt trudne. I to taka analiza dla mnie jako trenera będzie w wieku młodzieżowym, dziecięcym ok. Jednak jeśli chodzi o rzeczy przekazywane piłkarzom, powinniśmy bardziej skoncentrować się na tym, aby bodźcować ich odpowiednimi wzorcami. Możemy pokazywać czyjeś przykłady gorsze, zadawać pytania, starać się motywować, stymulować tych zawodników do tego, aby właściwie postrzegać, co my dokładnie mamy na myśli, ale jeśli chodzi już o egzekwowanie pewnych rzeczy, powinniśmy im pokazywać dobre wzorce, ponieważ dzięki wizualizacji dzieci również są w stanie wpływać na swoje nawyki ruchowe podczas treningu piłkarskiego. Okej. Ale super, super tutaj to wszystko rozwijasz szczegółowo, ale też tak sobie tutaj doczytuję i słucham, analizuję właśnie to, o czym mówisz i dzisiaj trochę ten świat idzie w kierunku cyfryzacji, z pokolenia na pokolenie te dzieci, zawodnicy oczekują czegoś innego i też coś inne na nich wywiera większe nie tyle wrażenie, co moc sprawczą. I teraz, tak jak też już rozmawialiśmy, jeżeli powiesz zawodnikowi, to być może nie zapamięta, pozwól mu, pokażesz mu, czy tam pozwolisz zrobić, no to dojdzie do wprawy. Więc myślę, że dzieciakom w formach prostszych jak najbardziej warto chyba wprowadzać te elementy, o których mówisz, aby mogły zaznajamiać się z obrazem, bo dzisiaj tak jak pewnie doskonale wiesz, ten przekaz idzie właśnie w taką stronę, jaką teraz tutaj świadczymy, czyli streaming, live i tak dalej i każdy chce wszystko zobaczyć, a nie, ale okej, ja już nie będę się rozwijał. Sławku, czy z tej planszy coś jeszcze chciałbyś dodać, czy przechodzimy dalej? Tak, myślę, że te właśnie ostatnie dwa punkty również dobrze podsumują to pytanie i rzeczy, które do tej pory powiedzieliśmy, ponieważ końcową funkcją, można nawet powiedzieć, że głównym sensem analizy jest jej wartość, którą ona wnosi w trening, więc jakby również, czy powiemy tutaj właśnie o tych przykładach dla najmłodszych, aby podawać im wiedzę, aby przekazywać im pewne rzeczy, aby dzięki temu dążyć do poprawy wykonywania tych zawartości treningowych, które są dla nas kluczowe. I tutaj się w zupełności zgadzam. Jednak właśnie analiza ostatniej części powinna dążyć do tego, jeśli w piłce 11-osobowej chcemy zanalizować trening, po to, aby powinno to dążyć do tego, aby w jak najlepszym stopniu te warunki adaptować, aby pomóc naszym zawodnikom pracować na odpowiedniej intensywności. To, co powiedziałeś wcześniej, czyli przekazywać wiedzę, mogę coś zrobić i zaraz zapomnę, ale jeśli dzięki tobie będę mógł spróbować, ta wiedza będzie miała jeszcze większy wymiar. I tutaj możemy śmiało powiedzieć o tym, że właśnie analiza wspomaga proces nauczania TEA z języka angielskiego, czyli teach, execute and adapt. Czyli nauczanie, później jest przejście do wykonania, a na końcu właśnie jest odpowiednia
adaptacja tych warunków po to, żeby dziecko poprzez sterowane odkrywanie, poprzez odpowiednie pytania, poprzez odpowiednie coachowanie, nie zadawanie wskazówek, mogło poprzez doświadczenie zgłębiać ten proces nauki, a co za tym idzie, efekt, który to wszystko będzie wywierało na zawodniku, będzie bardziej trwały. Zawodnik się rozwinie, on się nie nauczy czegoś, on się rozwinie pod tym kątem, który pozwoli mu stawać się po prostu lepszym. Może to zabrzmieć troszkę błaho, ale tak właśnie jest. I ja uważam, że właśnie wpływ na ten proces podejmowania decyzji również jest tutaj kluczowy, czyli nauka poprzez doświadczenie, to co powiedziałeś. W zupełności się z tym zgadzam. Okej. Okay. Możemy zaraz przejść dalej, jeśli nie mamy jakichś pytań. Nie, już przechodzimy dalej. Ja tylko bo co chwilkę dochodzą nowe osoby i widzę, zachęcam do odwagi, zadawajcie pytania, abyśmy mogli bardzo w sposób interakcji tutaj ze sobą współpracować i jak najwięcej z tego wynieść, więc dla siebie oczywiście, więc kontynuuj. Okay, jeśli już możemy na chwilkę jeszcze właśnie wrócić do analizy samej w sobie, jest w niej na ten moment 9 głównych podstawowych obszarów działań. Mamy tu oczywiście strukturę zespołu, poszczególnych formacji, przestrzeń, którą okupują albo poszczególne formacje, albo właśnie cały zespół, indywidualne zawartości na pozycji, czyli działania wewnątrz tej grupy, przestrzenie i korytarze, to są typowo rzeczy już związane z pracą nad taktyką zespołową. Ja uważam jednak, że punkty 8 i 9, czyli postawa mentalna, zaangażowanie mentalne oraz właśnie te zawartości poznawcze, to są rzeczy, które dzisiaj będą interesowały nas najbardziej, ponieważ są one bardzo wartościowe, niezależnie od wieku i kategorii, z którą pracujemy. Możemy przejść do następnego slajdu. Ok, jeśli chodzi o same zawartości poznawcze, czyli to, co leży u podstaw odpowiedniego podejmowania decyzji na boisku, dzisiaj w Polsce bardzo często można usłyszeć właśnie takie słowa jak percepcja, proces podejmowania decyzji, wzrok przez ramię, pozycja otwarta, pozycja zamknięta. Są to rzeczy oczywiście, które zauważamy, że odgrywają coraz większą rolę w nowoczesnym futbolu, ponieważ to, na co zawodnik patrzy, a co widzi, nie jest tym samym. I to, jakie informacje zawodnik stara się z otoczenia zbierać, jaki jest priorytet tych informacji w danej chwili. Powinniśmy pamiętać, że to, co powiedziałem przed chwilą, percepcja, wzrok przez ramię, to są tylko narzędzia. To, co tak naprawdę leży u podstaw efektu skutecznej decyzji, jest nie tyle wykorzystywanie narzędzi, aby dużo widzieć, a właśnie umiejętność identyfikacji tego, co w danej chwili jest najważniejsze i która informacja będzie kluczowa dla zawodnika po to, aby przynieść jak największą korzyść dla zespołu, po to, aby jego działanie było przede wszystkim efektywne. My bardzo często staramy się skupiać na tym, jeśli widzimy, że zawodnik popełnia jakiś błąd, źle podaje, podaje niecelnie, bardzo często jesteśmy w stanie popadać, mamy taką skłonność, aby oceniać, że umiejętności techniczne tego zawodnika na ten moment są na nie najlepszym poziomie, albo zawodnik jest w cudzysłowie surowy. Takie określenia bardzo często padają pod kątem piłkarzy. Warto jest jednak się zreflektować nad tym, że pewne działania na boisku, szczególnie te nieefektywne, są również pochodną niewłaściwej decyzji. Okej, Sławku, pytanie, bo słucham i bardzo, bardzo ciekawi mnie i zastanawiają dwie rzeczy w Twojej pracy.
odnośnie właśnie widzenia, bo wiemy, że 85% informacji zawodnik zbiera właśnie poprzez obserwację, czyli okiem ludzkim, tak? To jest taka wiedza książkowa, bym to powiedział. Druga sprawa, też wiemy, że ten kąt obserwacji jest gdzieś tam w granicach 130 stopni. I trzecia rzecz jest też taka, że może być tak, że zawodnik na przykład okiem lewym widzi lepiej, aniżeli okiem prawym. I powiedz mi, czy ty w swojej pracy, czy to miało jakiś wpływ na przykład na dobór środków treningowych i na dobór, no bo oczywiście inna będzie obserwacja zawodnika na pozycji numer 8, a inna obserwacja będzie zawodnika na pozycji numer 2 czy 3, tak? Powiedz, rozwiń, czy ty to uwzględniasz w swojej pracy, jak to wygląda? Tak, jakby staram się uwzględniać przede wszystkim to, że jeśli faktycznie pozycja, tak jak powiedziałeś, numer 8, która znajduje się, żeby to powiedzieć, w centrum boiska, te kąty oraz przestrzenie, które w danym momencie są najbardziej ważne dla zawodnika, cały czas to się zmienia, ponieważ piłka może bardzo często zmieniać stronę, może bardzo często zmieniać głębokość danej akcji. A tak jak powiedziałeś, pozycja 2 i pozycja numer 3 charakteryzuje się tym, że zawodnikowi jest łatwiej widzieć dużą część boiska, prawda? Więc jakby tutaj, jeśli chodzi o to, jeśli ja pracuję ze środkowym pomocnikiem, w odróżnieniu do pozycji numer 2 i 3, główną podstawą naszej pracy będzie praca nad intensywnością i powtarzalnością tych zachowań, aby to ślepe pole, które znajduje się za naszymi plecami, jak najczęściej ograniczać, jak najczęściej je aktualizować. I to jest właśnie kluczowe. Intensywność tej pracy, poziom uwagi tego zawodnika musi być na o wiele wyższym poziomie niż na pozycji skrzydłowego lub na pozycji bocznego obrońcy, ponieważ ten zawodnik ze środka pola będzie częściej znajdował się w sytuacji problematycznej, która część boiska teraz jest dla mnie ważna, abym miał ją pod kontrolą. Jeśli ja, właśnie ta pozycja numer 8, zejdzie do zawodnika z pozycji numer 2 po piłkę, to czy on będzie ustawiony do niego przodem, czyli plecami do środka boiska, czy może pod określonym kątem, który pomoże mu widzieć, że część, nie linię boczną i trybuny, tylko właśnie środek boiska i kierunek, w którym ja chcę grać, bo to kierunek, w którym ja chcę grać, jest najważniejszy tutaj, a nie to, czy ja widzę moją bramkę i nie wiem, i trenera na przykład, prawda? Okej, okay. Czyli dosyć jak to na ciebie bardzo, bardzo obszernie. Czy tutaj jeszcze coś chciałbyś dopowiedzieć, czy przechodzimy dalej? No spokojnie kontynuować i iść z tematem lekcji, tak powiem. Okej. Okay. No właśnie, to udało nam się już po części omówić, że właśnie te analizy powinny być zorientowane na indywidualne zawartości treningowe lub na taktykę grupową i zespołową. To jest właśnie charakterystyczne dla tej indywidualizacji pracy. I tutaj jakby wiedza od razu stawia nas to przed dylematem, czy wiedza typowo analityczna związana z analizą danych, z analizą liczb będzie wystarczająca do tego, aby w wideo nie tylko omawiać, co się dzieje, ale również jak się dzieje, ponieważ szczególnie jeśli właśnie mogę dopowiedzieć, jeśli ktoś z nas chciałby wykorzystywać analizę na etapie, na poziomie akademii i chciałby posługiwać się tymi materiałami, aby rozwijać tych zawodników, to efektywność będzie bardzo mocno uzależniona od tego, żebyśmy nie omawiali, co się dzieje, co jest ważne w danym materiale wideo, ale jak pewne rzeczy się dzieją. Zawodnik chce znać odpowiedź na pytanie jak, a nie co, ponieważ jeśli ja mojemu piłkarzowi powiem, co on ma robić, on dzisiaj to zrobi, ale
na następnym meczu zapomni. Jeśli zmieni klub, zapomni. Może sobie przypomni, ale może wtedy trener mu powie jeszcze coś innego, a następny jeszcze coś. I w związku z tym zawodnik będzie tracił własną tożsamość, będzie tracił te cechy charakterystyczne, które pozwolą mu stawać się lepszym dzięki praktyce. Ten wpływ nas jako trenerów będzie również bardzo ograniczony. Jeśli natomiast powiemy, jak pewne rzeczy się dzieją, jak pewne rzeczy wykonywać, gdzie i kiedy i dlaczego, pokażemy mu to również, pomożemy mu to zwizualizować za pomocą materiału wideo, wtedy oczywiście jest to bardziej wymagające. Ten proces nauki może trwać troszkę dłużej, ale efekt końcowy, który będzie jak najbardziej pozytywny dla zawodnika, będzie bardziej trwały. I tutaj właśnie te analizy zorientowane na indywidualne lub zespołowe zawartości treningowe powinny być rozróżniane, powinny być stosowane w różnych dawkach, o różnej objętości i w różnym momencie, jeśli chodzi o naszą pracę w tygodniu. Pokażmy następny slajd. No właśnie, z czym one są tak naprawdę związane? Czemu ta indywidualizacja pracy pod kątem rozwoju inteligencji w grze jest bardzo istotna? Wiemy, że uczucie niepokoju, zawodnicy czasami mają mniejszą pewność siebie na boisku, czasami dochodzi do tego stres, dużo podpowiedzi ze strony trenera, czasami podpowiedzi ze strony rodzica, czasami pretensje lub uwagi od kolegów z zespołu, to powoduje, że zawodnikowi bardzo ciężko jest utrzymać określony poziom uwagi, a co za tym idzie, jego efektywność będzie tutaj na granicy bardzo dużego ryzyka między skutecznością a błędem. Jakby uczucie strachu, uczucie tego niepokoju znika, kiedy ja wiem, co się dzieje, kiedy ja jestem w stanie zareagować, kiedy ja jestem w stanie antycypować pewne rzeczy. I właśnie te zawartości, które uwzględniamy w analizie, one pomogą zawodnikowi pracować nie tyle z wizualizacją pewnych rzeczy, będzie to miało wpływ na to, że będziemy dostarczać informację zwrotną odnośnie podejmowania decyzji, a także określać właściwe cele i kierunki rozwoju i właściwy dobór środków treningowych również dla nas jako trenerów. Ponieważ to właśnie ta ilość informacji, jakość tej informacji bezpośrednio określa efektywność działania z piłką, działania bez piłki danego zawodnika. Możemy dalej? Okej, okay, pytanie odnośnie właśnie analizy. Powiedz mi, ile, bo mówiłeś właśnie o przekazie informacji, że dużo informacji zawodnik może dostawać. Pytanie takie pragmatyczne od ciebie z doświadczeń. Jeżeli analizujesz zespół swój albo wybranych zawodników, ok, bierzesz pod wgląd działania indywidualne, działania grupowe, działania zespołowe, też o tym mówiłeś, tak? I teraz ile informacji dajesz jednemu zawodnikowi pod kątem działań jego, żeby jak najbardziej to do niego trafiło i żeby jak najwięcej z tego zrealizował, bo jeżeli rzucimy mu 10 haseł, tak, i pokażemy mu 10 rzeczy, które zmienić miałby, no to wiadomo, że będzie miał z tym problem. Jak to równoważysz? Jak ty tym zarządzasz? O. To jest bardzo trafne pytanie, ponieważ taki rodzaj problemu, taki rodzaj ciężkiej decyzji jest powszechny nawet właśnie na poziomie ekstraklasy, jeśli z tymi zawodnikami regularnie współpracuje. Czasami jest tak, że trzeba poświęcić kilka mniejszych rzeczy, aby dokończyć pewne rzeczy fundamentalne. Dlatego jeśli już obieramy pewien kierunek, wiemy, że pod kątem danego okresu w sezonie musimy zrealizować taki i taki materiał, i myślę, że to można dosyć dobrze przełożyć również na poziom akademii. Jeśli my pracujemy nad pewnymi rzeczami, które są niedokończone, ale w kalendarzu gonią nas rzeczy następne. Jeśli chodzi o pracę z analizą, musimy być bardzo precyzyjni co do tego, nad czym chcemy pracować na boisku.
korelacja tutaj między tym, co w teorii, czyli w wideoanalizie, a co w praktyce, czyli na boisku, ta relacja musi być bardzo, bardzo spójna. Nie możemy dawać zawodnikowi wielu informacji, nawet jeśli oczywiście te rzeczy będą się pojawiać na boisku. Piłka nożna jest sportem bardzo kompleksowym. Jeśli ja chcę pracować nad jakością pierwszego kontaktu z piłką, nad kontrolą ukierunkowaną podania, to co następuje potem, czyli na przykład prowadzenie i podanie, to również będzie występować. Jeśli na analizie będzie kilka błędnych podań tego zawodnika, okej, niech będą. On to wie, na pewno to wie, ponieważ oboje tą analizę oglądamy. Ale dla nas kluczowe będzie to, aby omówić poszczególne detale związane z kontrolą ukierunkowaną podania. Dlaczego? Ponieważ czasami bardzo mały detal może wywrzeć duży wpływ na wynik końcowy, duży wpływ na całokształt danego działania z piłką. Jeśli mój zawodnik nie kontroluje piłki w odpowiedniej odległości do stopy i musi przyspieszać zbyt gwałtownie lub przyjmuje piłkę w sposób ukierunkowany, ale za chwilę zatrzymuje się i rusza z dwóch nóg, zaburzając tym samym rytm, to ja muszę mówić tylko i wyłącznie o tym, ponieważ to jest teraz detal, nad którym my pracujemy. Kluczem w analizie jest prostota. Jeśli analiza będzie zbyt skomplikowana, zatraci swoją wartość. Jakby całokształt tego spowoduje, że u zawodnika pojawi się efekt odwrotny do zamierzonego. A nie ma nic gorszego niż przeładowanie zawodnika informacjami, niż zmęczenie mentalne. Mental loading, tak zwany mental fatigue, tak samo. To są takie rzeczy, które dosyć ciężko mi teraz jest odpowiednio opisać, ale one bardzo często występują. I kluczem analizy jest to, aby pewne rzeczy były bardzo proste. Bardzo proste nie mówię, że banalne i łatwe, ale po prostu nieskomplikowane. Więc my czasami musimy poświęcić te rzeczy, które kłują nas w oczy, ale na nie przyjdzie pora. Okej, pytanko odnośnie jeszcze analizy i właśnie poruszyłeś aspekt mentalny, wyprzedzasz tutaj pytanie, bo stosuje się dzisiaj i też no, idziemy z rozwojem i z, że tak powiem, ze zmianą pokoleń, bo takowa jest i z tym musimy się jako trenerzy wszyscy mierzyć. Ale dzisiejsze jakieś standardy no, mówią o tym, żeby dać informację pozytywną, negatywną, pozytywną, tak? Czyli taki model kanapki, różnie to nazywają, taki feedback. I teraz powiedz mi, jak ty z piłce seniorskiej do tego się ustosunkowujesz, bo wiadomo, że nieraz zawodnik popełnił kilka błędów i czy ty teraz analizując jego grę, skupiasz się na tym, żeby to zrównoważyć i świadomie to robisz, że równoważysz, żeby nie pokazać mu tylko i wyłącznie negatywnych jego zachowań, czy po prostu pokazujesz wszystko, co rzeczywiście się odbywało? Tutaj nie będzie mi dosyć łatwo odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ na poziomie profesjonalnym ten zawodnik cały czas chce być lepszy, i on właśnie po to ze mną współpracuje, aby być coraz lepszym, więc nigdy nie jest tak, że my jesteśmy w trakcie analizy w 100% z siebie zadowoleni, ponieważ nam nie chodzi o to, aby naprawiać złe rzeczy, tylko żeby stawać się coraz lepszym, aby pracować nad detalami. Zawsze jest coś, co można zrobić lepiej. I tutaj właśnie oczywiście model kanapki, dobre, złe informacje. Ja osobiście nigdy nie przykuwałem do tego jakiejś większej uwagi po to, aby robić to celowo, to po prostu się dzieje. Jeśli jest analiza, jeśli ja mu powiem, że coś zrobił źle, to już jest ocena. My staramy się wyzbywać oceny, wyzbywać się subiektywnych opinii w analizie. Staramy się zauważyć to, co faktycznie się dzieje w danej chwili, jaki jest tego efekt i co można zrobić lepiej. Ponieważ uważam, że intencją, jakby samym powodem, dla którego my pracujemy z analizą, nie jest właśnie to, aby skupiać się na rzeczach złych i je zmieniać. My chcemy rzeczy poprawiać, niezależnie od tego, jakie są.
Drugim aspektem pracy z zawodnikami ekstraklasy, myślę, że to się tyczy akurat również w bardzo dużej mierze młodych piłkarzy. Autokrytyka. Zawodnik czasami doskonale wie, co zrobił, że on nie potrzebuje tego widzieć drugi raz. On to doskonale wie. Jeśli to jest zawodnik, który jest profesjonalistą, on za chwilkę wejdzie na Instat czy Y-Scout, on sobie to obejrzy 10 razy i zakoduje sobie to wszystko w głowę, ponieważ wie, że coś zrobił źle, chce się temu przyjrzeć. Jeśli mamy do czynienia z zawodnikiem młodszym, on czasami pewne rzeczy też usłyszy od widzów, od kolegów z zespołu, więc sam ładunek informacji dla nas, sama przyczyna, sama wartość nie jest taka, że to musimy zmienić, bo to zrobiłeś źle. Bardziej staramy się zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy się działy. Zły jest efekt, ale przyczyna leży gdzie indziej. I to przyczynę, nad przyczyną należy pracować, a nie nad efektem w analizie. Okej, okay. Idźmy dalej. To możemy pominąć, to już wiemy. To ja za chwilkę opowiem, że faktycznie 2% wagi całego mózgu konsumuje 20% energii całego ciała. Ta liczba miliardów neuronów w naszym mózgu jest takim procesorem, który konsumuje bardzo dużo energii. I jakby tamten slajd zaznaczał właśnie istotę tego, że czasami to zmęczenie ma bardzo duży wpływ na jakość podejmowanych przez nas decyzji, a nie to, że zmęczona noga wykonuje złe podania. Oczywiście tak też jest, ale przede wszystkim błędy w końcówkach meczu biorą się z tego, że zawodnik jest zmęczony psychicznie i nie jest w stanie utrzymać uwagi, tego fokusu na odpowiednim poziomie. Natomiast jeśli chodzi już o sam proces podejmowania decyzji, ponieważ goni nas czas, a to właśnie wokół tego chciałem się dzisiaj skoncentrować. Tak jak było na wcześniejszym slajdzie, mamy 5 kluczowych kroków. Pierwszym krokiem do podjęcia odpowiedniej decyzji jest informacja. Informacja, która stanowi dla nas punkt odniesienia do tego, co nastąpi dalej. Zawodnik tą informację poddaje pewnego rodzaju szybkiej analizie. Następnie dokonuje wyboru, co zrobić dalej. Decyzja określa to, jak ta pewna rzecz ma zostać wykonana i na końcu jest właśnie wykonanie, czyli percepcja, decyzja, wykonanie. To są 3 kroki, które również w Polsce są coraz bardziej powszechne, ponieważ one jakby obrazują nam złożoność każdego indywidualnego działania na boisku. Jest percepcja, czyli narzędzie, które służy nam do tego, aby zebrać informacje z pola gry, czy to jest właśnie nasze pole widzenia, pozycja otwarta, zamknięta. Na podstawie tej informacji jesteśmy w stanie określić, jaki sposób działania będzie najbardziej efektywny w danej sytuacji. I to, jak wiele zawodnik wie, to jest jedno, ale to, w jaki sposób to użyje, jest czymś zgoła odmiennym. Dlatego uważam, że chwalenie zawodników lub dawanie im wskazówki podnieś głowę lub wzrok przez ramię nie wyczerpuje tutaj zupełności tematu, ponieważ to są tylko narzędzia, ale zawodnik nie powinien wykonywać tych rzeczy z automatu tylko po to, żeby trener był zadowolony. On powinien zrozumieć istotę i ważność, dlaczego warto to robić i w jaki sposób to wpływa na to, jak działanie następne zawodnika z piłką, jakie przyniesie efekt. Możemy dalej? To już zostało omówione, że właśnie jest percepcja, decyzja, wykonanie. Tam później oczywiście jest jeszcze adaptacja tego wykonania, czy to ma być podanie mocniejsze, podanie utrzymujące, podanie na dalszą nogę. Tutaj można jakby określać już same aspekty techniczne. Dane informacje, kluczowe informacje dla zawodnika dzieją się, gdy zawodnik jest w posiadaniu piłki, oczekuje na podanie, porusza się bez piłki, w momencie, kiedy piłka się zbliża i piłka zmienia strefę. To są jakby takie 4 kluczowe punkty, które cały czas naprzemiennie
dzieją się w trakcie meczu, więc jakby możemy dojść tutaj oczywiście do wniosku, że każdy moment jest dobry na to, aby tą informację z pola gry zbierać. Ja osobiście ze swojego doświadczenia powiem, że jeden z piłkarzy ekstraklasy, z którym aktualnie współpracuję, ma nawyk taki, że w momencie, kiedy zespół broni i na przykład piłka zmienia stronę lub wchodzi w strefę wyżej, on automatycznie, bardzo często ustawia się w taki sposób i stara się wykonywać ruch głową, ruch oczami po to, aby zbierać informacje z pola gry, z większą częstotliwością niż kiedy jego zespół atakuje. I tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem, że zawodnik jest bardziej zainteresowany tym, aby nie stracić gola i nie popełnić błędu, niż tym, żeby otrzymać piłkę i kreować grę. On częściej koncentruje się na obserwacji tego, co się dzieje, jak grają koledzy, więc jego wzrok jest częściej skoncentrowany na piłkę, ale kiedy piłka się zbliża, czasami brakuje właśnie tego momentu świadomości, że to jest ten moment, ten czas, żebym ja zebrał informacje z pola gry, ponieważ za chwilę to ode mnie będzie zależało to, jak potoczy się przebieg danej akcji. Tak, budowanie tej tożsamości, budowanie u zawodnika postawy, że wyrażaj własny sposób, w jaki ty chcesz grać, w sposób świadomy. Nie bądź zależny od tego, aby reagować, aby odtwarzać pewne rzeczy. Graj twórczo. Twórz pewne rzeczy. Staraj się grać w sposób świadomy, w sposób kreatywny. Staraj się kierować grę. Do tego są odpowiednie narzędzia. Jakie narzędzia? Informacje. Jeśli ja czegoś nie wiem, jeśli nie wiem, co się wydarzy, łatwiej będzie mnie zaskoczyć. Będę musiał reagować na to, co się dzieje na boisku. W związku z czym mój stan wpływu na daną sytuację na boisku będzie bardzo ograniczony. Ok, skanowanie pola gry, o tym mówiliśmy, czyli ruch ludzkiego oka, ustawienie pozycji na boisku, korekta, pozycja otwarta, pozycja zamknięta. Punkt trzeci jest to korekta pozycji na boisku. Mam tutaj na myśli to, że szczególnie dla środkowych obrońców, jeśli pracuję z obrońcami, staram się ich uświadomić pod tym kątem, że czasami, jeśli jesteś za blisko swojego przeciwnika, tak naprawdę bardziej ci ta sytuacja szkodzi, ponieważ on znika z twojego pola widzenia, jeśli ty wykonasz choćby najmniejszy ruch po to, aby spojrzeć na piłkę. Jeśli znajdujesz się w dobrej odległości, na odpowiedniej głębokości między tym, że tu znajduje się mój rywal, ja jestem kilka metrów od niego, kontroluję piłkę, on cały czas znajduje się w polu mojego widzenia. Jest to bardzo charakterystyczne, szczególnie przy obronie dośrodkowań, gdy piłka znajduje się w bocznej strefie boiska. Punkt czwarty to starcia bezpośrednie. Jest to również związane z grą, grą obrońców, ponieważ ja, jeśli nie jestem w stanie czegoś zauważyć, mogę rozpoznać, w którym miejscu się to znajduje poprzez dotyk, poprzez wchodzenie w pojedynek, poprzez próbę wytrącenia mojego przeciwnika z równowagi. Jeśli muszę kontrolować piłkę, chcę wygrać pojedynek. Czasami jest tak, że jeśli wykonam jeden ruch za dużo w stronę mojego rywala, on już będzie ustawiony na przykład przodem do kierunku gry, ja jestem tyłem do kierunku gry, zostaję wyprzedzony, przegrywam pojedynek o piłkę. Są to informacje, które poprzez właśnie ten bardzo mały szczegół mogą zupełnie zmienić perspektywę zawodnika na postrzeganie i reagowanie w danej sytuacji. Czyli tutaj mamy to za sobą, więc powoli zbliżamy się do końca. Bardzo sprawnie to wyszło, bo tego materiału rzeczywiście jest sporo przygotowane przez ciebie. Dlatego tak, jeszcze tutaj naprawdę przede wszystkim też właśnie na przykładach wideo można byłoby mówić o tym bardzo wiele i przede wszystkim również dla nas, dla Państwa, dla odbiorców tego materiału pewne rzeczy byłyby o wiele bardziej sympatyczne i łatwe do przyswojenia, gdybyśmy mogli właśnie pokazać kilka przykładów wideo, ale to nie szkodzi.
Ja oczywiście po tym wykładzie będę do dyspozycji, zapraszam do kontaktu, jeśli chodzi o jakieś materiały wideo lub przykłady, żeby pewne rzeczy w sposób może bardziej szczegółowy również omówić. Ponieważ tak jak starałem się to dzisiaj tutaj zaprezentować, te rzeczy one brzmią dosyć naukowo i skomplikowanie, jednak ich istota w praktyce jest sprowadzana do maksimum prostoty i szybkości działania. W periodyzacji taktycznej poświęca się najczęściej piątek na proces podejmowania decyzji, gdzie właśnie z trzech kroków w periodyzacji dwa są poświęcone na myślenie, a jeden jest poświęcony na szybkość działania, ponieważ pracując nad procesem podejmowania decyzji, my bardzo często możemy uzyskać efekt odwrotny do zamierzonego, ponieważ nasz zawodnik będzie myślał tylko o tym, że on musi wiedzieć, on musi widzieć, on musi skanować pole gry, on musi zbierać informacje, on musi wiedzieć, co się dzieje, bo za chwilę i już jestem spóźniony. Więc jakby w periodyzacji taktycznej bardzo fajne jest to, że pewien etap w morfocyklu treningowym poświęca się tylko na szybkość działania, po to, aby czasami pewne rzeczy powstały jako nowy nawyk. Nie skupiamy się na tym, aby stary nawyk zmieniać. Nie chcemy poświęcać mu uwagi, ponieważ on wtedy tylko będzie się wzmacniał. Staramy się kreować nowy nawyk, który będzie o wiele bardziej atrakcyjny dla umysłu piłkarza, a co za tym idzie, on będzie chętniej po niego sięgał. Zauważy jego wartość, zauważy jego skuteczność, więc proces będzie zakończony tym, że właśnie efekt zawodnika będzie bardziej długotrwały w czasie, ta zmiana będzie bardziej trwała, więc bardzo ważne jest to, aby ta szybkość działania, wytwarzanie pewnego rodzaju automatyzmów również występowało, żeby zawsze był efekt pozytywny zebrania informacji, dobre działanie, skanowanie pola gry, percepcja, decyzja, skuteczne wykonanie. Tylko wtedy jesteśmy w stanie, również wykorzystując właśnie analizę i dobre przykłady, jesteśmy w stanie stworzyć z tego bardzo dobrą całość. Okej, Sławku, zanim Ciebie pożegnam, jeszcze chwilkę oczywiście zostań z nami. Już powolutku kończymy. Oczywiście, jeżeli są jakieś pytania, to śmiało proszę je zadawać. Natomiast ja już dziś zachęcam do takiego przejścia z piłki seniorskiej, bo Sławek na co dzień pracuje bardzo mocno z seniorami, do piłki dziecięcej, bo już w piątek Kuba Śpiegowski z piłki piłka nożna dla dzieci zagłębi się właśnie w te aspekty. Chciałbym też Was zachęcić do tego, abyście śledzili nasze poczynania na wielu social mediowych kanałach. Tam też mnóstwo informacji od nas dla Was, więc zachęcam Was do tego. Zachęcam Was również do tego, abyście dołączyli do naszych grup, które tworzymy właśnie w social mediach, aby docierały do nas tylko te informacje, które są dla nas właściwe, czyli jeżeli jestem trenerem, to chcę mieć informacje trenerskie, jeżeli jestem rodzicem, to odpowiednie względem rodzica i tak dalej. Więc tych grup mamy kilka, więc zapraszam Was do nich. Zapraszam również do tego, abyście śledzili poczynienia Sławka. Jego profil jest na Facebooku, jest na LinkedInie, też wszędzie w social mediach. Bardzo ciekawe analizy, więc naprawdę zachęcam. Sławkowi dzisiaj już dziękuję bardzo serdecznie za ten wykład, za tą interakcję, za Wasze pytania. Nie było ich może dużo, ale były. Temat też myślę, że troszeczkę cięższy, tak, gatunkowo o innym ciężarze, bo aspekt analizy jest może nie czymś nowym, ale powolutku wprowadzamy go tutaj u nas w naszych polskich realiach, więc Sławku, dziękuję Ci serdecznie za to, że byłeś z nami. Również bardzo dziękuję i tak jak mówiłem, jeśli ktoś będzie miał jakiekolwiek dodatkowe pytania, myślę tutaj przez Michała może się gdzieś tam ubiegać o ten kontakt ze mną, ja bardzo chętnie na takie pytania odpowiem. Także dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia już w piątek. Pozdrawiamy. Dziękuję.